Zacznie. Siemanko! Z tej strony? No, dzisiaj asystentka słaba. Brutus, tak jest, Brutus. Dzisiaj mamy unboxing. Dzisiaj mamy unboxing. Jak to ktoś tam napisał? Nie ma noży, nie ma filmów, nie ma suba, tak? To zaraz zobaczymy, czy nie ma noży i nie ma filmów. Ojej, ciężko to otworzyć. No nareszcie coś tu się udało, ale to chyba nie będzie koniec walki. Ale zaraz zobaczymy. O, wow, jakie fajne zabezpieczenie ktoś zrobił. Zabezpieczenie. O, już mamy jedno pudełko, a drugi ma być bez pudełka, ale jest pudełko, widzę, zastępcze. I drugie super zabezpieczenie, niezłe pudełeczko, nieźle się ktoś postarał. Tu już mniej więcej wiecie, co będzie, no bo jest napisane, a to będę musiał znowu skaleczyć. Mhm. I będziemy walczyć z tą paczką, dobra. Na ostatnim filmie powiedziałem, że wystarczy mi tylko paramilitary i okej, wystarczy mi, ale to nie znaczy, że na kanale nie będą pojawiać się noże i nie będą pojawiać się filmy. Wow, ale fajnie zrobił. No jak on to zrobił? To ciekawe, jest to z jakiegoś innego noża. I tutaj mamy Cold Steela. Wow, fajny ten. Fajny stan. Cold Steel to jest mini Recon jedynka w stali CTS. Jakby, jak się uda, to wam pokażę. Nareszcie się udało. CTS XHP. Fajna stal, lubię tą stal. Miałem techno w tej stali chyba dwa razy. No i teraz to większe pudełko. Tu już można coś chyba przeczytać. Tak jest, CQC 8 BT Horseman. Czyli już ktoś, jak się zna, to wie, co to oznacza. Ok, mamy czachę. Fajnie. Mamy jeszcze klipsa zapasowego. Wow, Knife Center naklejka, fajnie. Papieżyska. Naklejka Emersona, też nieźle. Cały jakiś opis. O, jeszcze coś. Mhm. Rejestracja do gwarancji. I jeszcze jakaś reklamówka. Oraz kilka modeli Emersona, nieźle. A ja jeszcze takiego prawdziwego Emersona nie miałem, chociaż nieprawdziwego w kolaboracji z Kershawem też nie miałem, więc nie ma się co wypowiadać. A tutaj coś jest? No tu jest powietrze. Ok. Otwieramy. Proszę bardzo. U, z czarną głownią. Dziękuję. Wiem, że mam fajny. Mam teraz dwa fajne noże do testowania. Jeden, który zawsze chciałem, to jest ten mini Recon. Sobie potestować i tak na pierwsze wrażenie to sprawia wrażenie takiego, no powiedzmy, mało odpornego noża, ale to tylko może być wrażenie oczywiście, natomiast Emerson oczywiście sprawia wrażenie noża super. Tutaj mamy blokadę, blokada działa. Centru to takiego za bardzo nie ma, ale to jest szlif jednostronny, to może dlatego tak się wydaje. Ciężko chodzi, blade play 0. Karteczka i jedziemy. O! Czyli, że jest fajnie ostry. Cold Steel. Też jest fajnie ostry. No natomiast nie jest to fabryczna ostrość, wiadomo. Noże są używane. Jak widać, noże na kanale Brutusa będą się pojawiać. Filmy też będą się pojawiać. A czy któryś zastąpi paramilitary 2 w moim w ogóle życiu codziennym? Zobaczymy. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!